Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Chyba znajdujemy się na jednym z najbardziej znanych pól rzepakowych w tej chwili w Polsce. To, co szanowni Państwo mówiłem dotyczącej afery gruntowej PiSu. Za mną pole posiane rzepakiem, które, uwaga, jeszcze do 11 października było podzierżowane przez spółdzielnię rolniczą, której prezesem jest pan poseł Zbigniew Ajchler, pan poseł, który wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Ale też dzięki naszemu zaangażowaniu, przede wszystkim też rolników i wolnych mediów, 11 października, w związku z tym, że zakończyła się dzierżawa tego areału, który jest za moimi plecami, przez Gałopol, także zakończyła się podzierżawa, szanowni Państwo, ale to są po prostu same hity, bo co się okazuje, że ta podzierżawa, która była zawarta przez spółdzielnię rolniczą, której prezesem jest pan poseł Ajchler, była, uwaga, zawarta na 49 dni. Skontrolowaliśmy to w KOWR-ze. Jedyna taka podzierżawa. Słuchajcie, kto chce podzierżawić pole na 49 dni? Przecież w tym czasie nic nie urośnie. Ale w tym czasie spółdzielnia pana posła Ajchlera uprawiła i posiała rzepak. Ten piękny rzepak, który za mną rośnie. Ale 11 października zakończyła się ta poddzierżawa. No i formalnie w tej chwili ta uprawa została przejęta przez Gałopol, który, uwaga, także przedłużył dzierżawę od KOWR-u na przyszły rok. Ale też jest dobra informacja, bo w związku z tym, co się działo, szanowni Państwo, w związku z tymi protestami rolników, za które bardzo dziękuję, ale też działalności wolnych mediów i też naszej działalności, jeżeli chodzi o kontrolę w KOWR-ze, te blisko 300 hektarów, które było podzierżawione, już połowa tej ziemi, i tu mamy to twardo na piśmie, w związku z naszą interwencją, zostanie przeznaczone na dzierżawy dla rolników. Bo szanowni Państwo, KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników, nie jest po to, żeby podzierżawać ziemię na dziwnych zasadach osobom wspierającym Prawo i Sprawiedliwość, tylko jest po to, żeby wspierać polskiego rolnika. Polskiego, wielkopolskiego rolnika, czy też rolników z gminy Pniewy. To się będzie działo. 140-150 hektarów już zostanie przeznaczone na dzierżawę dla rolników z gminy Pniewy. A szanowni Państwo, te 140 hektarów, które zostało obsiane przez spółdzielnię pana posła Ajchlera, ale która teraz trafiła dla Gałopola, my zrobimy wszystko, żeby ta ziemia wróciła do rolników. To jest rzecz absolutnie kluczowa, bo absolutnym skandalem jest to, że na dziwnych zasadach ziemia trafiała do osób wspierających PiS, a nie do wielkopolskich rolników. Presja ma sens, działanie ma sens. I to jest tego przykładem, a my zrobimy wszystko, żeby ta ziemia, która jest za nami po dzierżawie, którą objął Gałopol, trafiła także na przetargi do rolników, a nie do znajomych osób wspierających PiS.